Postaci po stronie zwycięskiego składu był bezsprzecznie Maku i to właśnie z tym zawodnikiem możemy teraz porozmawiać. Dzień dobry Max, gratulacje. Dzień dobry, dziękuję. Jak się grało to spotkanie? W ogóle ten sezon dla was rozkręca się powoli, to jest piąta kolejka, a wy dopiero zagraliście trzy spotkania. Czekamy na więcej, bo takie Thunder Flash jak to, co pokazaliście dzisiaj, my chcemy oglądać znacznie częściej. Więc właśnie, o tym jak wyglądało to spotkanie waszym okiem. Teraz nam opowiedz w paru słowach. No, generalnie zrobiliśmy w sumie analizę Newka, tak jak gra Aves i w sumie wiedzieliśmy, co będą robić. Na początku zaczęliśmy tak średnio, bo byliśmy jakoś nierozgrzani i no, źle weszliśmy w ten mecz po prostu na Newku po CT. Natomiast po Tero już zaczęło wszystko działać ładnie i no, domknęliśmy na spokojne spotkanie. A na Daście, no to było widać po prostu. Zdominowaliśmy, myślę, mapę. No to jest chyba taka przestrzeń, która wam sprzyja najbardziej. Tego Dusta graliście do tej pory w każdym spotkaniu i myślę, że po tym meczu możemy powiedzieć, że każda inna drużyna, która będzie na was grać w przyszłości, musi się tego Dusta obawiać. Masz takie wrażenie, że to faktycznie jest mapa, którą teraz macie przygotowaną najlepiej, gdzie czujecie się najpewniej? No, myślę, że czujemy się właśnie najlepiej na tej mapie. Też troszkę nią trenowaliśmy i no, jako taki miks czujemy się tam po prostu najlepiej. No. I też mam wrażenie, nie wiem czy tak faktycznie jest, że wasza siła płynie z ataku, płynie z tego jak wy rozgrywacie te strony atakujące, co często jest taką kulą u nogi wielu zespołów. Czy to wynika, czy tak jest, czy to wynika też z pracy jaką wkładacie, powiedziałeś o analizie przeciwnika, ale ile też wy jesteście w stanie poświęcić czasu na takie przygotowania przed tymi ważnymi spotkaniami? No generalnie nie poświęcamy tego czasu zbyt dużo, no bo ja studiuję, Pawko studiuje. Dwóch chłopaków u nas przychodzi do szkoły, no i tego czasu nie ma zbyt wiele. Nie gramy full time, tak jak niektóre teamy. Więc nie przygotowujemy się jakoś tak mega pod te spotkania. Gramy bardziej, no można powiedzieć, że gramy miksem i kolujemy bardziej midround, różne rzeczy. Sytuacyjnie. Jak ktoś ma pomysł, to tak, ktoś ma pomysł, to po prostu to robimy, tam, nie wiem, tam gdzie zabijemy, tam wchodzimy. Jasne. No, ale na Daście to jak najbardziej póki co wychodzi, na Newku też było ok, więc myślę, że tak zostanie w sumie do końca, bo nie ma co jakoś trenować na siłę, uczyć się sztywnych taktyk, bo nie gramy z sobą jakoś długo. Jasne. Na razie to siada. Na razie w polskiej lidze sportowej to wystarcza. Wygraliście z Shoguns, wygraliście dzisiaj z Creative Aves, więc jesteście na dobrej drodze, żeby być w tej grupie mistrzowskiej, w tej wyższej części polskiej ligi sportowej. Gratulacje Maku za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia niedługo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ważne punkty zdobyte dzisiaj bezsprzecznie przez ekipę Thunder Flash, która